Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w długo już oczekiwanych i wszędzie zapotrzebowanie w ogóle widzę masakryczne na Watch Dogsy. Watch Dogsy 2, tak więc lecimy, kontynuujemy dalej z misjami głównymi, mamy się tutaj spotkać z naszym dredowatym przyjacielem i misja nazywa się zhakować cały świat, albo coś w tego stylu, albo zhakować świat, jakoś tak. Wait for it. Wait for what? Well, I was hoping for some kind of dramatic reveal, but my time is... It's a Galileo rocket, so what, man? Yeah, well, that there Galileo rocket is number 4. And the satellites they're carrying? All blue. Shit. Yeah. It's just got interesting. Mm-hmm. Those satellites are putting a lot of data out of our reach. This is next level shit, my friend. You've been waiting for your chance to hit Bloom? Oh, well, yeah, now we can hit them fucking hard. You're thinking about putting a little something-something on the next satellite launch and piggybacking into orbit? Uh-huh. You a crazy motherfucker, man. I'm out of this world, baby. Oh, shit. You drive. Yeah. Czemu on mówi o tym tak, jakby to było coś absolutnie banalnego? Przeszmuglować jakieś urządzenie albo cokolwiek na, kurwa, rakietę lecącą w kosmos. Aha, dobra, kompan jest za daleko, ale za daleko z tyłu. Już myślałem, że go teleportowało gdzieś do przodu i on wybiegł. Ja pierdolę, ziomek, serio, ja chcę pobiec, a nie chcę iść. Dobra, najwyraźniej on nie ogarnia tempa. Kurwa mać, chono tu. No kurwa, nadążaj, ziomek, czemu on się tak zatrzymuje i nie idzie? Nie mam zielonego pojęcia, oby teraz już nie był za daleko, bo się wkurwie. Ha? Okej? Okay? Da radę? Dobra, wsiadaj do tego super, kurwa, samochodu. Niesamowicie wysoki level, jeżeli chodzi o dobór, ale nie mamy większego wyboru. Zasuwajmy. 3100 mamy do przejechania. Jezus Maria! Tylko po to się z nim tutaj spotkałem, żeby popatrzeć na tą pieprzoną rakietę. A teraz musimy stąd jechać, zawieźć go do dziupli i nawet... Nawet gra nie uraczy nas jakimkolwiek dialogiem. A może jednak uraczy. A big company like Bloom must have server farms across the country. Well, with any luck, we'll key into one farm and use it to find the others. We've been trying so long to keep up with Silicon Valley. I want DedSec to be on the same playing field. For everything we've done, we still don't know exactly what Dushan's up to. You think we'll find dick pics? Have you been listening in on our convo, Sitar? If we get a hold of a Dushan dick pic, we have the ultimate leverage. Yeah, especially if it's small or warty. Guys, and knowing him, his dick probably has its own fucking man bun on it. Hipster dick. I like. Hi. Hipster dick. I only wear skinny condoms. Yeah, I wasn't circumcised before it was cool. Oh, I'm surrounded by trouble. Hey, all right, guys. That's enough. We've upset Pops over here. Dobra, dialog jakiś jednak był, troszeczkę żeśmy się pośmiali. Me and one of your magic clipper chips. Magic, yes. Clipper chip? Go fuck yourself. Ever think you'd make it this far? Honestly, I never thought this far was possible. Zastanawiam się dalej, czy ten temat na temat kutasa tego całego gościa Jogina z Bloom to był najlepszy temat do rozmowy, ale no nie mam wpływu i nie mam co z tym zrobić, więc po prostu zaakceptujmy to i kontynuujmy. Nawet mnie nie uraczą, kurwa, niczym tutaj po przyjechaniu. Po prostu przyjechałem i go tutaj zrzuciłem. Jezus Maria. Te, dupera, stój. Stój. Stój w miejscu. No, stój, kurwa, powiedziałem. Ray, man, I gotta tell you, I used to be a sucker for rockets. They were my jam growing up. Don't get too excited, Pee-wee. I've heard of the measures Galileo goes to protect their intellectual property, hmm?
one wrong move and you'll be in a whole world of trouble. We've been in a world of trouble for a while now. So break down what I got to do at Galileo. Hold on to your habaneros. I'm downloading a schematic of the building. Just let me know when you get there. Yo, Marcus, want me to sing you a driving song? Well, I do have a radio wrench. Thanks anyways. Yo, Tebow, want me to sing you a hacking song? Drive faster, Marcus. Oczywiście, kurwa, jak ukradłem ten samochód, to gościu postanowił zadzwonić na policję, ale na szczęście przestała mnie już ścigać. Dobra, dokąd ja mam dokładnie jechać? Aha, z powrotem, no dobra. Ale musiałem uciec przed pieprzoną policją, a samochody jechały akurat stamtąd. No ale dobra, nie żałuję mimo wszystko, bo ten samochód jest 100 razy lepszy niż ta miniuwa, którą miałem przed chwilą. Wydaje mi się, że szybciej jeździ, bo jeżeli nie, to to jest jeden wielki fail z mojej strony. Jak wpadnę do wody, to też będzie wielki fail z mojej strony, ale dobra, jakoś odzyskujemy kontrolę, Jesus. Dobra, na spokojnie, przed siebie. Jesus. Dobra. Dobra. Dojedziemy. Ray powiedział, że on kombinuje jakieś schematy tego całego budynku Galilei, więc jest duża szansa, że nasza robota tam będzie w jakimś stopniu uproszczona, no ale tak naprawdę z tym wszystkim, co się dzieje w tej grze, to chuj wie. Może nas znowu puści po prostu na pastwę wszystkich strażników, którzy się tutaj znajdują i tak dalej. No ale chodźmy, zapewne to jest znacznik, rozpocznij misję. There's a little checkpoint leading to the building. The CCTV network runs through there. I'll see what I can do. No dobra, pewnie znowu będziemy mieli jakąś tam, no właśnie, sytuację do rozwiązania. Tutaj zdecydowanie quadcoptera potrzebujemy, więc zróbmy to. This is huge. We just drove a wedge between Bloom and the FBI. The feds need Americans to believe they're working in their best interest. If they're joined at the hip with Dushan, they're gonna take a hit every time he does. And they know we're gonna keep hitting him. Think we'll see the FBI back off? For now, I'd count on it. Puściłem teraz sygnał tutaj, tylko czy to mi wystarczy? Nie, to mi nichuja nie wystarczy. A jeżeli puszczę sygnał tutaj, to mogę teraz odblokować to. To jest bardzo przydatne, robimy tak, to się w tej chwili odblokuje. Tutaj robimy, kurwa, tutaj robimy tak. I teraz tego sygnał musimy puścić tutaj, więc on nam jest potrzebny, żeby szedł tak? Nie. A jeżeli tutaj zrobię teraz tak, to mamy sygnał tutaj. Teraz możemy mieć sygnał w taki sposób. Ale musimy w trochę inny, w taki. To się odblokuje teraz. Teraz robimy jakoś tak. I mamy odblokowaną całość, dziękuję bardzo. Dobra, gościu powiedział, że potrzebuje oczu wewnątrz. Dlatego my zhakowaliśmy to teraz, żeby wpiąć się do tej pięknej skrzyneczki. No i działamy, ale jak na firmę, która zarządza lotami w kosmos, to mają naprawdę cienkie security. Muszę zobaczyć, ja mam miejsce na kamerce. Mam miejsce, zajebiście. Dobra. Let's check it out, mate. Co się kurwa stało? Aha, dobra. To tyle. I can see. It's a miracle, Marcus. Excellent. You got my back now? I got your back, your fourth, and your side to side, bro. Dope. Dobra, okej, okay. Czyli gra nam teraz sugeruje wejście tam. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś lepszy sposób niż frontowe. Welcome to Galilei. From here, you want to get to the clean room. It's environmentally controlled, full of sensitive equipment, so try not to leave any prints. What's in the clean room? The chip I gave you is no good without a MOBO. If I'm reading this brief correctly, the kind we're looking for are stored there. Czy tutaj jest cokolwiek, co może mi się przydać w tym pokoju? Nie, dobra, okej, okay. Czyli... Nie, na pewno nie, na pewno nie. Czyli moja zagwozdka na temat tego, jak tam wejść i czy da się inaczej niż tędy, jednak była poprawna, ponieważ... Da się, na pewno, bo kurwa tędy się nie da. Więc kwestia, którędy. Spróbuję jakoś obejść ten budynek, może znajdę jakieś fajne wejścia. Może tam pod ziemią będziemy musieli się troszeczkę bawić przez parking. Nie wiem, jak duży dostęp do czegokolwiek teraz zyskaliśmy. W ogóle, spróbujmy kamer. Te kamery są wewnątrz, te kamery są na zewnątrz właśnie. Ja potrzebuję jakiejś kamery, która by była wewnątrz. Tamta jest chyba za daleko ode mnie, ale tam mamy jakąś, zdecydowanie wewnątrz. Nic nie widzę bez tego trybu hakowania. Wybaczcie ludzie, że wam to robię, ale naprawdę potrzebuję tego trybu hakowania, bo inaczej kurwa nie ogarnę. Problem w tym, że nie mam żadnej... Może tutaj mamy jakąś kamerę? Na razie spróbuję się tymi kamerami poporuszać. Zobaczę, czy dam radę gdziekolwiek dojść. Ma tutaj zaznaczone też różne rzeczy.
Tędy to za bardzo nigdzie nie dojdę. Ja muszę rozkminić, jak tam w ogóle wejść, bo tutaj, czy tutaj jest wejście w jakimkolwiek miejscu? Tutaj mogę coś aktywować, ale to jest po prostu jedna z tych rzeczy, które mogę użyć do eksplodowania czegoś. Czy tak ordynarnie głównym wejściem? Tak, ordynarnie głównym wejściem muszę wejść. No dobra, okej, okay, spoko, nie ma sprawy. Nikt się na szczęście też nie przejął, że wziąłem ten hajs. To generalnie, aha, bo to jest Visitor Center. Dobra, okej, okay. Czyli ja sobie tutaj mogę totalnie być. Tutaj dopiero za chwileczkę mamy naszą czerwoną, ograniczoną, zabronioną strefę. Tak więc, co byśmy teraz zrobili? Tutaj mamy exit na jakiś inny teren. Ja bym zobaczył, czy teraz mogę w takim razie jakąś kamerę zgarnąć. Tutaj, dzięki chyba temu, że te plany zdobyłem, to mam dostęp do jakichś tutaj ciekawych jakby obrysów przez ściany. Tędy na pewno nie przejdę, to pewne, bo jest i to na strażników i w ogóle problemy. Więc przejdźmy sobie przez tamte drzwi, bo tutaj chyba za dużych szans dla mnie nie ma. Co ja mu zrobiłem? Aha, ukradłem jego SMS. Udało się, rzuciłam. Duma mnie rozpiera, brawa. Że papierosy czy jakiegoś faceta? Jeden problem naraz, co? Okej, okay. Dobra. Dobra, ja się zastanawiam, czy właśnie jakąś kamerę teraz dorwę, ponieważ jak będę miał kamerę, to będę mógł zhakować to i owo. A to znaczy zdobyć tamten klucz dostępu chociażby, dlatego pójdźmy na tył i zobaczmy, czy będąc na tyle, do czegokolwiek ciekawego dojdziemy. Ja nadal mam w sobie wiarę, że da się to zrobić jakimś umiarkowanie prostym sposobem. Tutaj w ogóle też mamy dostęp tam, ale to miejsce nas nie do końca interesuje. Aha, to jest tylko po to, żeby zdobyć ten punkt badań. Nie, to w sumie wyjebane. Tam jest gościu, którego mamy zhakować. To jest chyba gościu, zawsze ten klucz jest powiedzmy w rękach jakiegoś człowieka, więc no. Tutaj nie wejdę, tutaj jest kamera, zaznacza mi jakiś kolejnych, zaznacza mi kolejne rzeczy, krótko mówiąc. Ja obkrążyłem już większość tego jebanego budynku i nie jestem ani trochę kurwa bliżej dotarcia jakoś do środka. Tamtędy chamsko środkiem nie przejdę. Tutaj mogę coś wysadzić, ale to też mi się kompletnie nie przyda. Tutaj na górę też nie wejdę. No chciałbym się do jakiejś kamery wpiąć. Ten tutaj punkt badań mnie na razie nie interesuje. Czy punkt badań? Nieważne jak on się nazywa. No kurwa mać, jak ja tam mam w ogóle przejść? Albo muszę tam po prostu podjechać tym. Podjechać moim łazikiem, ponieważ ja nie mam pobrać danych, tylko mam zmodyfikować płytę główną. A w sumie chuj wie, czy ja to dam radę w ogóle zrobić, wiecie. I moim tym skoczkiem. Tak więc to też jest takie troszeczkę ryzykowne założenie, jeżeli ja calutką tą trasę pójdę przejechać za pomocą skoczka, a potem okaże się, że tak naprawdę chuja mogłem tym skoczkiem zrobić, więc jestem tutaj skonfundowany. Przez te drzwi nie przejdę. Nie ma naprawdę jakiejś fajnej kamery, którą mógłbym wykorzystać? Ta kamera mi niczego ciekawego nie pokazuje. Tutaj są za to drzwi. I gdybym się dał radę jakoś przekraść, to mógłbym kurwa przejść przez te drzwi. Ja teraz je zamknąłem, dobra. Tutaj jest jeden strażnik. Jakbym się postarał, to dałbym radę go rozproszyć i przejść po prostu obok. Rozproszyć jego, wyłączyć ten alarm i do przodu. Gdzieś tutaj też widziałem przejście dla skoczka, tylko nie jestem pewien tutaj czy gdzieś indziej. No fucking idea. No wydaje mi się, że muszę przejść tędy. Może tutaj są jakieś przejścia na przykład dla skoczka. Nic się tutaj nie znajduje konkretnego. Nic, kurwa, a nic. Górą też nie przelecę, żeby sobie zdobyć jakieś te. No do dupy. Ale dobra, no spróbujmy wyegzekwować nasz plan. Nie wierzę, wlazłem tutaj. Takim kurwa banalnym sposobem, ale udało mi się tam wleźć. Jestem w szoku. Dobra, tutaj jest kamera, ale ta kamera mnie nie do końca interesuje. Interesuje mnie to, co jest za tymi drzwiami. Trochę się boję je otwierać, szczerze mówiąc, bo nie wiem, jaka będzie reakcja. I czy są tutaj jacyś przeciwnicy? Troszeczkę się spinam, muszę przyznać. Oh, baby! Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with trip lasers and guys with guns. Dobra, użyjemy teraz skoczka, którego na szczęście będziemy mogli w dowolnym momencie przywołać, jeżeli coś pójdzie niezgodnie z planem. Tak więc, otworzę sobie to, to mi da wstęp do tego pokoju. Tam był na pewno strażnik, dlatego fajnie by było go wyminąć. Kurwa, no najlepiej by było, gdybym cały czas jeździł na tym pieprzonym hakowaniu sieci. Ponieważ wtedy widzę dokładnie każdego przeciwnika, który się tutaj znajduje.
Muszę podjechać jakoś w tamtą stronę. Czy ja go mogę sobie oznaczyć? Czułbym się o wiele pewniej, gdybym miał tego ziomka oznaczonego. Tam mogę czymś sterować. Tam mam znowuż coś zhakować, żeby uzyskać dostęp do tego i owego. Więc spróbujmy podjechać tym skoczkiem tam do przodu i zdobyć te informacje, o których właśnie tutaj teraz wam mówiłem. Tutaj mam jakiegoś laptopa w ogóle. Zhakuję, aby uzyskać dostęp. To jakieś nagrania. O, tam jest. Dobra, widzę to, co muszę zhakować, tylko omijam tutaj na przykład te jebane roboty, które tutaj są i jak najbardziej realne zagrożenie dla mnie stanowią. Tutaj mamy strażników takich, owakich, a tam mamy tą chyba osobę, którą musimy zhakować, żeby dobrać się do tego, czego chcemy. Ten już prawie skoczka zauważył, a ja tam muszę wjechać takim trochę hardkorowym sposobem, bo tędy. Jezus Maria. Nie. Kurwa, czy gościu mnie zobaczył? No dobra, klucz był na laptopie. Trochę inna sytuacja, ale jest okej. Czy on tu wlezie? On tu wlezie. Ja wycofam tego skoczka. No dobra, przywołałem skoczka. Gościu go teraz nie znajdzie, więc on sobie kompletnie odpuści poszukiwania czegokolwiek. Zyskałem teraz kod dostępu. To jest bardzo już duży postęp. Tutaj mamy jakiegoś strażnika. Fajnie by było go w sumie obezwładnić tak naprawdę, ponieważ każdy obezwładniony strażnik to jest dla mnie zysk, no bo mniejsze prawdopodobieństwo, że ktokolwiek mnie zauważy. Ale teraz dzięki temu, że udało mi się jednak tym skoczkiem dojechać i zyskać to, co chciałem zyskać, dałbym radę na przykład rozproszyć tą dupę i ją zdjąć. Tak więc ja bym to teraz chyba bardzo chętnie zrobił. Niech się tylko odwróci w tamtą stronę. Ja bym zrobił tak. A ja ją rozproszę. Czy to jest on, czy ona, zresztą bez znaczenia. Na szczęście jestem... Nie, dobra, to jest on. Myślałem, że to jest kobieta. Jesteśmy też w takim miejscu, że tutaj nikt, powiedzmy, się do nas nie przyczepi. Tam w ogóle mamy też ciekawą sytuację. Mamy jakiś ten... Mamy kontenerowiec. Tylko jak ja mogę sobie pomóc tym kontenerowcem? Czy ja mogę sobie z tego taką windę zrobić? Like your new toy? Man! I keep forgetting you're watching me. Creepy. I'm watching you and those guards lurking on the ground floor. The hoist could help you avoid them. Chcę pojechać teraz dalej. Nie mogę? Chuj, no nie pozwoli mi dalej pojechać. No tak, bo ten dźwig mimo wszystko ma jakieś ograniczone tutaj zasięgi. Ale teraz dałbym radę na to wejść. Zdecydowanie dałbym radę na to wejść. Dalej nie pojadę. Mogę ją za to podnieść i mógłbym jakoś na nią wskoczyć. I gdybym jakoś umiejętnie nią pooperował i wlazł sobie tutaj na górę, to mógłbym na tą platformę wskoczyć. I ona mogłaby mnie przewieźć tam dalej i praktycznie dowieźć do miejsca, do którego ja się muszę dostać. I to jest bardzo, bardzo fajny plan. Tylko jeszcze muszę rozkminić, jak się tutaj do końca do góry dostać. Co, ja tutaj ręcznie zainstaluję płytę główną. Aha, bo ja tutaj będę musiał przyjść później, aha. To trochę inna sprawa. Tutaj mamy drzwi, dobra. Jakby pomysł na przyjście tutaj już mam. Teraz jeszcze muszę się tylko dostać do tamtego pokoju i podpierdolić zmodyfikowaną płytę główną. Tam jest kurwa tyle ochrony, że to naprawdę nie będzie proste. Jak ten pokój jest tam w ogóle ustawiony? Ja się zastanawiam, czy ja naprawdę... Nie dam rady... wait a second, bo ja mam taki pomysł, żeby to opuścić. No nie, to dalej nie pojedzie, nie ma bata. To się zatrzymuje w tym miejscu. A spróbujmy zrobić tak. Podjadę tym mimo wszystko na górę samą, najwyżej jak dam radę. I teraz jak tam wejść? Tutaj w sumie mogę tędy wejść, przecież tutaj są schody i luj i gotowe. I teraz wchodzę na samą górę, gdzie chyba nie ma żadnych ludzi. I dam radę wskoczyć na ten kontener.
I jeżeli mój bardzo ambitny plan jest prawidłowy, to dam radę przejechać się po tym kontenerze i dojechać w okolice tamtego pokoju i nikt nie powinien mnie tak naprawdę zauważyć. Chyba że ktoś bardzo będzie podejrzliwy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z tym kontenerem. No kurwa, proszę bardzo, o to mi chodziło. To jest zajebiście ryzykowny plan, aczkolwiek no... może się w teorii udać, takiej bardzo ambitnej teorii. Nikt się ewidentnie nie przejmuje tym, że ten kontener tutaj jeździ. To jest dobrą rzeczą, tylko czy to, że ja nim sobie tutaj przyjadę, to cokolwiek mi kurwa da? Mam tam kolejną rzecz do zhakowania. Ja mogę chyba sobie przejechać kompletnie na drugą stronę dzięki temu. I to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz. W ogóle ta linia jest taka kurwa nieokrzesana. Dobra, opuszczę to na chwilę. Ciekawy jestem, czy oni w ogóle się jakoś przejmą, jeżeli dron im będzie tutaj latał, jak myślicie? Wzbudzi to ich podejrzenia? Nie jestem pewien. Ale tutaj nikt nie chodzi, żaden strażnik nie chodzi w tym miejscu, tak więc to jest dobry pomysł. Dobra, realizujemy go w takim razie. Realizujemy go, zjedziemy tym niżej. Jolo, tutaj mamy drzwi, które damy radę na luzie otworzyć. Tam też nikt sobie nie łazi. No dobra, okej. Okay. Plan wygląda solidnie, szczerze mówiąc. Plan wygląda dość solidnie. Dam radę tutaj też później wskoczyć chyba. Aczkolwiek obsunąłbym to niżej, szczerze mówiąc, żeby mieć... A zresztą, no, jak będzie za nisko, to się schowam i to zrobię jeszcze raz. Ale tam mamy jakby kolejne te drzwi zablokowane. I jak je otworzyć? Bo klucz dostępu już przecież sobie zdobyłem. To ja nie wiem. Dobra, nieważne. Wyjdźmy już z tego. Spinam się troszeczkę, ponieważ to, co ja tutaj teraz wyprawiam, to jest naprawdę, naprawdę, kurwa, hardcore. Dobra, okej. Okay. Tyle na razie przeszedłem. Tutaj już widzę, że jest jakiś alarm, ale w samym tym pokoju bezpośrednio chyba nikogo nie ma. Znajdź terminal obwodu zamkniętego. Gdzie jest, kurwa, ten terminal niby? Jak ja mam się do niego dorwać? Jezus Marek, gdzie ten jebany terminal jest, żebym ja go mógł zhakować? To jest w ogóle robot, ja bym go sobie chciał oznaczyć, ale gra nie chce, żebym go oznaczył. Okej. Okay. Tam będzie terminal, tam jest, o dobra, skoczka wypuśćmy. Skoczka, tylko tutaj kurwa już widzę, że jest nawet specjalnie to zrobione tak, żeby przetestować nasze umiejętności jeżdżenia tym pieprzonym skoczkiem. Sorry, buddy. This is a hands-on operation. Your hands. Trochę się cykam. Trochę się cykam, bo to, co ja teraz robię, ma jak najbardziej sens. I tak to chyba zostało, powiedzmy, wymyślone, żeby tak to robić. Na szczęście... Kurwa, czy ktoś tutaj idzie, czy on jest piętro niżej? On jest piętro niżej, Jezus Maria, jak dobrze. Dobra, to mogę sobie otworzyć i nikt w ogóle nie wie, że ja się tutaj znajduję. Zajebiście. Zajebiście. Well done. Now let's see, where do they keep the mobos in there? It's cool, I got this. Dobra, mamy płytę główną. Czy ja będę musiał jeszcze jechać ją zainstalować? Jest taka szansa. O Jezus Maria, jak mi się to uda wszystko zrobić sneaky. W ogóle tak się wkurwię, jeżeli oni nagle po prostu mnie odkryją, że no kurwa nie wiem. Na szczęście jesteśmy ekstremalnym specem kurwa od wszystkiego. Więc wzięliśmy i po prostu na oko zmodyfikowaliśmy płytę główną. Plant my magic non-clipper chip in that rocket and ding, fries are done. The RC is not going to be able to hold on to the board. Damn, if only we had somebody there with working hands. Touché. Jadę na górę. Aha, to było odliczanie, że się alarm z powrotem włączy. Dobra, wow, ja pierdolę, jestem kurwa w szoku, jak na razie mi idzie i chyba się nigdzie zorientuję. Ale serio, jak teraz wybuchnie alarm i gra każe mi stąd uciekać, po prostu będąc w totalnym stanie poszukiwania, się wkurwia jak cholera. Dobra, to się udało. Jeszcze tylko tutaj wskoczyć i kurwa nie... Zen. Kurwa mać zen. Myślałem, że skoro przeskoczyłem stamtąd... Nie, no kurwa, no chyba sobie żartujecie.
Jeszcze jebany kurwa raz mam to robić? Ja pierdolę. Jeszcze kurwa wszystko raz, no chyba mnie chuj strzeli teraz. Ja pierdolę. Oh, hey. What? No. What? Dobra, okej. Okay. To teraz w takim razie kompletnie na serio idziemy to kurwa robić jeszcze raz. Już dokładnie mam plan, jak to nawet zrobimy, tak więc teraz przynajmniej nie będę się w żadnym wypadku tutaj kurwa wahał. Oh, baby! Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with triplas and guys with guns. Aha, dobra. O, oczywiście, że alarm się włączył. Dobra, okej, okay. To ja w takim razie pójdę się zajebać w takim razie. Gościu mnie niestety zobaczył, ponieważ stwierdziłem, że nie mam po co go rozpraszać. Zapierdol mnie, kurwa mać! Ale jestem zły! Czemu tak? Gra nie ma pierdolonych checkpointów, kurwa, po wykonaniu jakichś kluczowych rzeczy dla misji. Po zmodyfikowaniu tej pierdolonej płyty głównej powinien był tam, kurwa, mać być jebany, kurwa, checkpoint. Idiotyczne to, kurwa, jest, że mam to wszystko jeszcze raz do chuja pana wafla robić. O! Niech mnie chuj. Dobrze, że kurwa te postaci, jak patrzą się w swój telefon, są tak nieświadome świata, który się dookoła nich znajduje, że kompletnie nic nie ogarniają. Teraz będę nawet kurwa szybszy niż chwilę temu. Nie, nie zobaczysz mnie tym razem. Ja pierdolę. Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with triplas and guys with guns. Masz kurwa, patrz się w telefon, frajerze jebany. Jeden plus, jedyny. Nie, nie mam zaznaczonych tych przeciwników, a wydawało mi się, że mam. Ja pierdolę, no prawda jest taka, że zhakuję sobie jeszcze raz tego laptopa, który tu był, ale wyłączę to nagranie, bo już go słuchaliśmy. No i kurwa co? No i jeszcze raz! Bo chyba będę potrzebował tych danych, żeby powiedzmy otworzyć to, czego potrzebuję. Albo wiecie co? Jebać. Zaraz się okaże, czy będziemy potrzebowali. Nie będę tego na razie. Będziemy potrzebowali. To już kurwa widzę, że będziemy potrzebowali. Bo nie wejdziemy bez tego na klatkę schodową. Tak więc odpalam tego skoczka i jedziemy kurwa jeszcze raz zdobyć te pieprzone dane. Tym razem mam nadzieję tak samo skutecznie, jak zrobiliśmy to przed chwilą. Unikając tych wszystkich pierdolonych robotów i strażników, którzy byli gotowi nas dojebać. Tutaj nikt na szczęście nie idzie. Tam też gościu jest dopiero za ścianą. O, ja pierdolę. Czy ja mogę w ogóle ludzi hakować, będąc tutaj w tym widoku? Wydaje mi się, że tak. Dobra, idę przed siebie. Idę przed siebie z nadzieją, że nikt nie zobaczy mnie. Hej, hej. Teraz ten gościu zrobi jakieś tutaj niby kółeczko. Dobra. Tutaj jest przejście, kurwa, jak ja go wcześniej nie zobaczyłem. Czy on się teraz zainteresuje? Kurwa, ziomek, patrz się w telefon. W telefonie masz interesujące rzeczy. Proszę, kurwa, bardzo. To jest ten pokój, to jest ten pokój. Tutaj jest przejazd? Nie ma. Ja pierdolę, serio? Nie zobacz mnie. Dobra, okej, nikt mnie nie zobaczył. Tutaj jest laptop, który musiałem zhakować. Przyzywamy skoczka. Skoczek jest nam już zbędny. A że dzięki temu, że już to przed chwilą robiłem, dokładnie wiem, że to, co zaraz zrobię, podziała i nie napotkam po drodze praktycznie żadnych problemów, to włazimy na górę. Jezus Maria, tyle czasu stracone, bo kurwa co? No bo gówno. Nie, bo nie ma checkpointa. Nie wiem, może jest jakiś bezpieczniejszy sposób na przejście przez ten jebany kontener. Może kurwa jest. Ewidentnie wejść się kurwa na niego da, zejść już nie za bardzo. Ja jebie. Dobra, gdzie jest ten kontener? Chodź, kontenerze. Podwieziesz mnie. Czemu ja tego tak nie zrobiłem poprzednio? I tak by było, kurwa, 100 razy prościej bym wszedł i wyszedł bez żadnych najmniejszych, kurwa, problemów. Dobra. Jedziemy na drugą stronę. O chuj. Dobra. Na szczęście ci strażnicy mają kompletnie wyjebane na to, że jakaś absolutnie niepełnosprawna, a na pewno, znaczy, nie tyle co niepełnosprawna, nie takiego słowa chciałem użyć, że tym dźwigiem steruje ktoś, kto w ogóle nie powinien się znajdować w tym ośrodku, biorąc pod uwagę, jak perfekcyjnie wychodzi to sterowanie.
Ja się tylko jeszcze upewnię na ostatnią chwilę, że nikt mnie kurwa nie zauważy, bo to by był absolutny fail. O Jezus Mary, do góry, dobra. Spokojnie, dobrze. Dobra. Idziemy jeszcze raz w takim razie. Tutaj sobie włazimy bezproblemowo. Tutaj też gościu, który jest, to jest niżej. To też mogę sobie zrobić. Te lasery mogę wyłączyć. Schowamy się jeszcze raz tutaj zatem. Wyciągamy znowu skoczka, który okazuje się być bardzo przydatnym przyjacielem. I dostęp do tego. Masakra! Jebana masakra! Dobra, to jest porobione w takim razie, po prostu teraz sobie przez te drzwi przechodzimy i znowu hakujemy jebaną płytę główną. Well done. Gdzie moja kawa? Where do they keep the mobos in there? It's cool, I got this. Jesus. Jeszcze raz muszę to oglądać też. Niestety, niepomijalne. Cutscenki może są, ale takie nasilnikowe już nie. I idziemy, kurwa, z powrotem, tą samą ścieżką. Mam nadzieję, że żadnego jebanego alarmu nie włączę. O, a to też mogę zhakować chyba, nie? Plant my magic non-clipper chip in that rocket and ding! Fries are done. The RC's not gonna be able to hold on to the board. Damn, if only we had somebody there with working hands. Touché. To chcę zhakować. Yeah, I've heard every one of our rockets contains a message from Earth. You remember the golden record they sent up with the Voyager spacecraft? Same thing, or so I've heard. But what the message or messages say is anyone's guess. No, I've never seen them, but knowing this bunch, it's bound to be called to action on an interplanetary scale. There's a fat chance anything out there would want anything to do with the genocidal, suicidal species of us. You know, my dad took me to the Air and Space Museum when I was like 10 years old. That was nothing compared to this. Rockets and dinosaurs, man. I mean, you never outgrow them, right? I teraz wchodzę tutaj jak człowiek i wow, i dam radę. Jezus, ja tak blisko tego byłem przed chwilą i wszystko się musiało spierdolić. Oh, wow. All right, where's the funny bone at? Don't forget the water on the knee. Hey Ray, you think I can officially put rocket scientist on my resume now? What do I look like, a career counselor? Proszę, żeby żadnego alarmu nie wyjebało, bo mi sobie się po prostu załamie. Ja chcę stąd wyjść spokojnie. Ja tutaj wszedłem jako duch i chcę mieć możliwość wyjścia, kurwa, jako duch. Wątpię, żeby montowali teraz alarm, kurwa, w tej rakiecie, biorąc pod uwagę, że... Po to mają chyba tyle ochrony, żeby tutaj nikt nie przyszedł. A pewnie, mam nadzieję, nie pomyśleli o tym, że no kurwa, fajnie by było mieć jeszcze alarm na wypadek, gdyby jednak ktoś przeszedł. No to oczywiście takie mądre by było, ale mam nadzieję, że aż tacy mądrzy nie są. Done. Yeah, beautiful. Now get out of there. Dobra, jak na razie jest nieźle. Zainstalowaliśmy tą płytę bez żadnych problemów. Teraz tylko musimy opuścić ten teren, ale niestety nie ma prostego sposobu na opuszczenie tego terenu. Więc muszę stąd wyjść dość standardowo, czyli chyba dokładnie tak, jak tutaj przyszedłem. Mogę tu przeskoczyć. A, zresztą pierdolę, nie będę kurwa ryzykował. Wyjdę stąd tak, jak tutaj wszedłem. Trochę może być to bardziej skomplikowane ominięcie tego strażnika na dole, który się tam znajduje, ale też damy radę. A, ciekawe jestem, czy teraz mam checkpoint. Czy może by było kurwa znowu ta sama masakra, co wcześniej. Tutaj jak przeskoczę, to miło nie będzie, ponieważ oni od razu się do mnie dojebią chyba. No, bo dalej będę na terenie zastrzeżonym, gościu mnie zaraz zobaczy. Więc zrobię to po prostu jeszcze raz. Ten strażnik, rozproszenie. I kurwa, jestem safe. Jezus Maria, dobra. Wybiegamy stąd, jak najszybciej opuszczamy ten pieprzony teren, nie ma nas tutaj, nigdy nas tutaj oficjalnie kurwa nie było. Możemy sobie też wziąć ładny niebieski samochodzik jako nagrodę dla nas samych. Na szczęście, no wsiadaj kurwa mać, Jezus, to nawet mi nie chce wsiąść do auta kurwa poprawnie. Dobra, jesteśmy tak blisko, wyjdźmy po prostu poza teren, może mi nie pozwala właśnie dlatego, że mam wyjść na nogach, Jezus Maru. Koniec misji. And that, kids, is how you bug a satellite.
I've got a sack full of cookies waiting here for you. It'll be a while before the rocket's ready to launch. We'll call you when it's time. Until then, go buy yourself something pretty. Or don't. I mean, I don't really care what you do. P.S. There are no cookies. Ray, ty chuju. W ogóle się to nie interesuje. 36 tysięcy followersów tylko za taką kurwa akcję. Nowa misja w aplikacji, zaczekaj na kolejny start Galilei. Czyli ja autentycznie mam teraz czekać i zajmować się innymi pierdołami, tak? Czy może mamy jakoś? Mamy. Skakować cały świat, zaczekaj. Teraz musimy po prostu poczekać na kolejny start. Aha. Rozumiem, że nie mam tutaj żadnego znacznika, gdzie po prostu jak pojadę, to ten start się przyspieszy, nie? Nie, muszę się zajmować innymi rzeczami. Dobra. To prędzej przed następnym odcinkiem poczekam, aż to się stanie i tyle. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. W końcu udało mi się coś rozkminić i zrobić dobrze, pomijając ten jeden pieprzony fail. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i hej!